Ja uważam, że to jest bzdura, że ludzie mówią, nie mam na nic czasu. Nieprawda. Sami gdzieś się napędzamy idiotycznie, a jestem przekonana, że jak i to daje ukojenie też dla głowy i naszego umysłu, prawda? Że na chwilę się wyłączymy z tych spraw, z tego biznesu, z tego biegania, ja z tego grania, z tych prób, że fantastycznie się rozluźnię przez chwilę, bo sama sobie zrobię, na przykład podam śniadanko takie, że mnie będzie przyjemnie usiąść i to małe śniadanko ładnie podane zjeść. Trzeba w życiu znajdować takie chwile. Jest sztuka przywędrowała do księgarni, a to znak, że będziemy rozmawiać o książce. Ale myślę sobie, że tak naprawdę ta książka będzie tylko pretekstem do tego, by porozmawiać o życiu, o tym, co jest ważne i jak warto przeżywać chwilę. Moim gościem jest Maria Pakulnis, współautorka tej wspaniałej książki Sceny kuchenne. Witam serdecznie. Na początek powiem tak, wszyscy mogą być zaskoczeni, bo aktorka mogłaby napisać autobiografię, jakieś historie teatralne, a tu proszę, o kuchni, ale nie do końca o kuchni. Ja myślę, że na biografię i na tego typu książki, no to wydaje mi się, że jeszcze jest czas. Poza tym, jeżeli ktoś kiedykolwiek się zdecyduje na to, żeby, nie wiem, wspomóc mnie w tym, to czemu nie, prawda? Żeby, no nie wiem, jakieś wspomnienia każdy z nas ma, tym bardziej, że no, to już jest tyle lat pracy, różnych niesamowitych historii i przygód teatralnych i filmowych i w ogóle takich towarzyskich, prawda? I pewnych spostrzeżeń. Jak to się na przestrzeni tego czasu, kiedy ja skończyłam szkołę i natychmiast przecież wybuchł stan wojenny, jak było na początku bardzo trudno, jak właściwie istniał tylko teatr i z tego teatru się praktycznie nie wychodziło, to było nasze jedyne miejsce, to było nasze miejsce wolności, pełnej wolności, a człowiek był młody wtedy, pełen pasji, żeby uprawiać ten zawód na wszystkich polach, a tutaj ciach nie ma. Koniec. Bojkot, prawda, stan wojenny. No, ci, co przeżyli ten stan wojenny, to wiedzą, o czym mówię, prawda? Także i potem 90. rok, prawda, jak to się zmienia. Także no, swoje gdzieś tam takie rzeczy przeżyłam, tak jak wielu z nas, prawda? A może kiedyś, bo zaczynają jak gdyby też mnie niektórzy właśnie tak namawiać do tego, żeby tego typu książka powstała, ale ja jeszcze nie jestem gotowa na to. Ale była Pani gotowa na to, by współstworzyć książkę Sceny kuchenne? To znaczy, to też się stało właśnie, to nie było jakieś spektakularne, prawda, wymyślone, a że to... To sobie książkę napiszę. Że napiszę sobie książkę i ta książka coś tam zdziała, prawda, że nie wiem, że w czymś mi pomoże, czy... No nie wiem, czy się przypomnę, bo się chyba tam za bardzo tak strasznie przypominać nie muszę, a poza tym ja rozumiem oczywiście, że w dzisiejszych czasach trzeba być strasznie medialnym i wszechobecnym wszędzie. Przysięgam, że mną nie kierowała, powstawanie tej książki nie kierowało no, tym, żeby w ten sposób na przykład zaistnieć, prawda? Bo ja jestem bardzo czynna, przede wszystkim zawodowo. I to nie jest to, że ja teraz już siedzę, nie mam co robić i sobie napisałam książkę kucharską. Także to była taka nieprawdopodobnie szybka decyzja, bo gdzieś prawda, no, z Januszem Mizerą, z którym żeśmy napisali tę książkę,
zaczęliśmy sobie rozmawiać, jako że on prowadził jedną z najfajniejszych knajp w Warszawie. Niestety ona już pod jego dowództwem nie istnieje. I zaczęliśmy właśnie o tym rozmawiać, że takie miejsca są najfajniejsze, prawda? Ja zaczęłam mu opowiadać, jak ja przez wiele lat, uprawiając mój zawód, zawsze znajdowałam czas, żeby ściągnąć ludzi do siebie, żeby im coś dobrego ugotować. Po prostu liczyły się te spotkania towarzyskie, gdzie to byli też ludzie, że to nie było robione po to, żeby coś załatwić, prawda, żeby przyjęcie oficjalne jakieś zrobić i tak dalej. U mnie nigdy na tym poziomie to się nie odbywało, tylko to zawsze byli przyjaciele, jacyś fajni ludzie, ciekawi. To były ciekawe, fajne rozmowy i przy okazji ja ich dobrze po prostu karmiłam. Taki panuje stereotyp, ale też takie wyobrażenie, że zazwyczaj aktorzy to są tak zabieganymi ludźmi, żywią się cateringami, więc nie mają czasu na dobre żywienie. A tu pani mówi, że zawsze znajduje pani czas i znajdowała czas, tak, żeby się spotykać z ludźmi, żeby gotować. To znaczy, że to pani tak sama? Czy to też pani się jakoś nauczyła z czasem? Nie, to się samo zrodziło. A zaczęło się właśnie od tych ciężkich czasów, od prawda, stanu wojennego, gdzie wiadomo, gdzie do teatru przychodziła pani z cielęciną, siaty takie przynosiła, wszystko było poporcjowane, a myśmy kupowali, prawda? No wtedy po prostu szmuglowana była ta cielęcina, prawda? Jakaś paranoja kompletna. Ale co było? Niczego nie było w sklepach i to było sztuką wielką zrobić z niczego coś. Powiedzmy, ta książka o tyle jest wyjątkowa, że przemyca pani tutaj różne historie. I a propos siatek i cielęciny, to też się pojawia tutaj przezabawna historia, kiedy to pani podjęła decyzję, można powiedzieć, pierwsza pani rola aktorska, jak pani tutaj pięknie opisuje. Tak. Coś niesamowitego. Tak. To znaczy właśnie, żeśmy postanowili, że ubarwimy trochę. To znaczy, może jeszcze wrócę do tego, że dlaczego to jest taka forma tej książki. Dlatego, że jest taki zalew tych książek, prawda, poradników i tych takich nakazów, rozkazów dla nas wszystkich, prawda, co trzeba, ile trzeba, jak trzeba, że koniecznie to, że koniecznie tamto. Uważam, że człowiek sam dokonuje wyborów. Ja nie lubię, jak ktoś mi czegoś tak nakazuje w sposób nachalny i że jeżeli ja będę to wypełniała, to stanę się kimś lepszym. I tutaj postanowiliśmy zrobić właśnie coś bardzo prostego, normalnego i opowiedzieć trochę historii, kawałek jakiś, wrócić do wspomnień, prawda, do tego, jak to było na przestrzeni tych wszystkich lat, jakie to ma znaczenie, nawet właśnie tak zwany wyjazd gdzieś wakacyjny, że on nie musi być skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym, że bezmyślnie leżymy nad basenem z drinkiem, prawda? Tylko to jest cudowne i fantastyczne poznawać smaki i zapachy tam, gdzie jesteśmy. I trochę tak też o tych naszych różnych tak zebraliśmy nasze jakieś, każdy swoje wspomnienia z różnych miejsc, prawda? I to też właśnie było powodem do tego, że powstała w ogóle ta książka, bo zaczęliśmy wspominać, przerzucać się jakimiś historiami, wyciągać jakieś wnioski i tak dalej. I tak żeśmy, że właśnie warto to napisać, żeby taki antyprzewodnik zrobić właśnie, że my niczego nie nakazujemy, tylko pokazujemy, że można być kreatywnym w kuchni. Z książki dowiedziałam się, że uwielbia pani Barcelonę, a w ogóle kraje śródziemnomorskie to jest tak, kraj, gdzie chyba mogłaby pani zamieszkać na stałe. No znaczy w ogóle, no ja mówię, jak pierwszy raz w życiu się znalazłam we Włoszech, a było to dziwna okoliczność była z tym związana, bo po roku 90 wolność, prawda? I raptownie
pewni ludzie, którzy nigdy nie byli wypuszczani. Ja nie byłam wypuszczana na festiwale, gdzie moje filmy zdobywały nagrody. Chociażby przypomnę film Zygfryd, prawda? Za którego dostałam nagrodę w Taorminie, ale ja nie pojechałam, nie wypuszczono mnie, nikt mi tego nie zaproponował. Za mnie pojechała jakaś pani sekretarka z urzędu, prawda, i odbierała moją nagrodę w Taorminie, w tym słynnym teatrze nad morzem. Za mnie wychodziła i odbierała główną nagrodę aktorską. To jest takie dziwne trochę, prawda? I potem po 90 roku, wtedy miałam malucieńkie dziecko, 7-miesięczne, i że raptownie przychodzi ten, że moje 3 czy 4 filmy tam jadą młodzi reżyserzy, i że jestem zaproszona do Sorrento na festiwal filmowy. To był mój pierwszy wyjazd w ogóle do Włoch. I tam to, co zobaczyłam, tam się zachłysnęłam. Oprócz oczywiście potraw, które razem przygotowywaliście, to tutaj są takie właśnie też wasza sesja, można powiedzieć. Tak. Kiedy ona powstawała? Ona powstawała w momencie, kiedy żeśmy gotowali, bo jak ja się zwróciłam do, wydawnictwa z takim pomysłem i opowiedziałam, co ja bym, jak to... Spotkaliśmy się, prawda, razem, opowiedzieliśmy, jak byśmy chcieli to, żeby to wyglądało. Mieliśmy koncepcję, mieliśmy to jak gdyby przemyślane. No to oni się zachwycili i powiedzieli, że natychmiast robimy. Także, a to był szczyt mojego sezonu teatralnego, więc ja po prostu łapaliśmy każdy weekend, każdą jakąś wolną chwilę. Spotykaliśmy się u mnie w domu, zamykaliśmy się, zakupy. I tam przez 3 dni żeśmy gotowali i w tym czasie, prawda, robiliśmy zdjęcia. Staś Malinowski, nasz kochany przyjaciel, zresztą z zawodu pilot, on fantastyczne zrobił zdjęcia. I to były po prostu rzeczywiście takie przyjacielskie, fantastyczne spotkania. Od rana do nocy przez 3 dni żeśmy na przykład gotowaliśmy, fotografowaliśmy to, a 3. dnia wszyscy przyjaciele mieli fajny moment, bo to trzeba było wszystko zjeść, prawda? Więc oczywiście była okazja do tego, żeby się spotkać i porozmawiać i skosztować. I pogadać i skosztować, i się wszyscy właśnie tak nas wspierali i pobudzali do tego, żeby takiej wiary. No, ja jestem strasznie dumna z tego pomysłu na to zdjęcie, bo to jest mój herb Giżycka, bo ja pochodzę z Giżycka, urodziłam się w Giżycku i tutaj to jest taki mój herb Giżycka. No właśnie, powiedzmy w tej książce Kuchnia włoska, śląska i mazurska. To nie jest tylko właśnie śródziemnomorska i ten zachwyt pani podróżami, tylko po prostu wszystkie potrawy. Bo to są nasze różne takie, prawda, z domu, co żeśmy wynieśli. Janusz pochodzi ze Śląska, prawda, ja z Mazur. Ja, no można powiedzieć, od 19 roku życia mieszkam w Warszawie. Więc też jestem tutaj, gdzieś tam mam te korzenie zapuszczone, prawda, i no i te nasze wyjazdy w różne miejsca, więc to wszystko stworzyło, po prostu to jest taka książka trochę wspomnienia, prawda, wspomnieniowa. Ja mam taką małą niespodziankę, bo w tej książce jedna z pierwszych historii tutaj o pewnym warzywie. Pewne warzywo, które towarzyszy pani chyba i pani bardzo lubi. I to dla pani też prezent. To moja mama zrobiła. O Jezu, to cudownie, to strasznie, strasznie dziękuję. I tutaj właśnie może nadmienię, że w ogóle chciałabym pozdrowić całe moje Giżycko. Wszystkich moich znajomych, których spotkałam, oni wszyscy przyszli na promocję książki. I to było jakieś niesamowite spotkanie. I tam właśnie też dostawałam na przykład słoiki ryby w zalewie. W ogóle, no po prostu
cudownie było, było naprawdę, to było takie spotkanie. Wie Pani, co to znaczy po 40 paru latach spotkać kolegę ze szkoły, koleżankę ze szkoły? Pierwszy raz po 40 paru latach to było, no było bardzo dużo wzruszeń, łez i uścisków i w ogóle wspomnień. To było jedno z najpiękniejszych spotkań moich dotyczących tej książki. Czyli Szanowni Państwo, sceny kuchenne, Maria Pakulnic i Janusz Mizera, zapraszamy, aby sprawdzać przepisy, spotykać się, jeść. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak, pokażmy książkę, bo ja jestem z tej książki bardzo, bardzo dumna. Jesteśmy dumni i cieszę się, bo ludzie fantastycznie na tę książkę reagują i bardzo ciepło i kupują na prezenty i w ogóle no... bardzo dużo dobrych recenzji zbieramy, także... Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się skromnie zrobić, ale bardzo rzetelnie i z takim, ja jeszcze mogę powiedzieć, że z takim ogromnym szacunkiem do ludzi, w ogóle do ludzi też, no, których po drodze w życiu spotkałam i dla których grałam.